Dzień dobry, witajcie. Jest środa, godzina 11. Ja jestem ogarnięta, zwarta i gotowa, żeby jechać na imprezę firmową. Taką integracyjną, jedzie cały pion. Nie mogę się już doczekać. Ośrodek ma być bardzo fajny. Mają być pola golfowe. Ja się nie zdecydowałam, żeby zagrać w golfa. Stwierdziłam, że wolę pokorzystać z atrakcji, które są na terenie hotelu. Ale była taka opcja, jakby ktoś był ciekaw. Tym razem właśnie ekipa nasza wyjazdowa będzie mniejsza, dlatego że w grudniu na tym wyjeździe, powiedzmy około świątecznym, były tłumy. Teraz będzie zdecydowanie luźniej. Jadę, słuchajcie, na jedną dobę, a w walizce mam 3 koszule, 3 sukienki, 2 pary spodni, 3 pary butów. Jestem cała załadowana, a to wszystko dlatego, że tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak będzie finalnie wyglądała ta impreza, dlatego że wiecie, ta w grudniu to miało być takie no, spotkanie około świąteczne, więc miało być tak elegancko. Tutaj miało być niby tak już bardziej letnio, bardziej luźno, bardziej casualowo, ale z drugiej strony wieczorem mamy kolację i o Boże, nie miałam zielonego pojęcia, jak się spakować, więc załadowałam całą walizkę. Czajcie? Całą walizkę. Na jedną dobę. Jake mnie odwozi jutro. Jutro po mnie też przyjedzie, jak już zakończymy te nasze spotkania. Także co? Zbieram się już chyba, bo zgarnią po drodze dwie moje koleżanki. No i właśnie z pierwszą z nich jestem umówiona o 11:30. Więc myślę, że tak już powoli możemy zmierzać w stronę auta. Mam nadzieję, że coś nam z tego filmu wyjdzie, bo ostatnio tak nagrywam w ogóle z pupy wszystko. Nic nie ma ładu i składu, to wszystko jest za krótkie, Andrzej ma potem problem, żeby to zmontować. Mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Dobra, wciągam buty i lecę. Dzień doberek, ja już na miejscu, słuchajcie, jestem spocona, świecę się jak psu jajeczko normalnie. Dramat, jesteśmy po lunchu, ale powiem wam, że spotkało nas takie niemiłe zaskoczenie, dlatego że jest turbo gorąco, a po lunchu zabrano wszystkie napoje, w sensie nawet woda nie stoi, tak wiecie, żeby można było się jej napić, więc udałyśmy się w podróż do sklepu, do Lewiatana i zakupiłyśmy sobie różnej maści trunki. Pokażę wam tak na szybko pokój, chociaż jest tu strasznie ciemno, więc nie wiem, czy coś zobaczycie. Generalnie nic ciekawego. Jakaś dostawka, łyżeczko. No i tutaj, słuchajcie, nasze trunki. Ale zero, żeby nie było. Wszystko jest zero. Poza tą warką. Wszystko inne jest zero. Prowiant. Musiałyśmy się przygotować, dlatego że wszystko jest tu bardzo drogie. A jak na prawdziwe cebule przestało, nie będziemy płaciły 10 zł za małą wodę w butelce. Także tak. Ogarniam się, trochę się przypudruję, bo jest dramat i lecimy się bawić, bo tutaj za oknem się wydarzają różne gry terenowe. Widzicie, jest boisko do siatkówki i jakieś różne inne rzeczy. Myślę, że za dużo wam tam nie pokażę, dlatego że wszędzie jest logo firmy, w której pracuję, a jak wszyscy wiemy, to tajemnica. Jeszcze wracam na szybko, bo nie pokazałam wam łazienki. Łazienka taka, taka szałnina. Ale pierwszy raz widzę, żeby była informacja na kibelku, że jest zdezynfekowany. Także tak, ogólnie jest czysto. Jakby podczas poprzedniej imprezy, jak widzieliście, standard był trochę inny. Wykończenie było też bardziej nowoczesne. Tutaj jest tak bardziej po staremu, ale najważniejsze jest to, że jest czysto. O kurwa, jakie pająki! Cofam to, że jest czysto. Jak są pająki, to nie jest czysto. O nie! Ja się strasznie boję pająków. W ogóle robali. Och, su. Dobra. Nie będę patrzeć na sufit. Udamy, że ich nie ma. Albo może wam je pokażę, żeby nie było, że oszukuję, słuchajcie. O Boże, ten się nawet rusza. Widzicie? Ta mała plama na ścianie to jest pająk. I tu jest kolejna. No ja bym powiedziała, że trochę przypał. No, nie fajnie. Ale dobra, koniec narzekania. Ogarniam się i lecimy się no, bawić w te nasze gry terenowe, czy coś takiego. Piwka wypite. Oczywiście zeróweczki. Ja też byłam na basenie. Jakoś tak chyba 35-40 minut sobie popływałam. Teraz się umyłam włosy. Tonizuję twarz, nakładam kremik.
i uskuteczniam makijaż, dlatego że o 19.30 mamy kolację. I ja myślałam, że to będzie taka kolacja, coś takiego jakby bardziej eleganckiego, a to ma być też chyba kolacja w formie grilla. Więc może być bardzo interesująca. Ja słuchajcie, wracam z takim szybkim update'em. Była kolacja i nie miało to zbyt wiele wspólnego z grillem. W środku było bardzo elegancko i jednak dosyć oficjalnie, także dobrze, że postawiłam na koszulę. I moje oczywiście ukochane, pokażę się wam tutaj, zielone spodnie. Dlatego mam buty wyższe takie. Także tak. Tak się prezentuję. Już się trochę świecę, bo strasznie gorąco, powiem wam, że jest w środeczku. A poza tym, no nie będę oszukiwać, wjechały drineczki. To i człowiekowi cieplej na serduszku. Także tak, ale zaczyna się teraz taka część już typowo imprezowa, zabawowa, tańce, te sprawy. Także mega się cieszę. W ogóle powiem wam, że miałam okazję poznać naszego prezesa. Jednego z wielu, bo pracuję w dużej korporacji. Ale to jeden z tych kilku albo kilkunastu najważniejszych ludzi w całym korpo. Także tak, byłam bardzo mile zaskoczona, bo podszedł, wyciągnął rączkę, przedstawił się, gdybym nie wiedziała, kim jest. Całe szczęście kojarzyłam. Także tak. No, oczywiście musiałyśmy powiedzieć, że nasz zespół jest najlepszy, nie? Bo to zawsze tak działa. No. Także tak, stróweczka taka, makijaż już ewidentnie rozmazany, ale nie szkodzi. Pisałam z Andrzejkiem. Wszystko chyba w porządeczku. Pisał do mnie w ogóle w trakcie gry, słuchajcie. Nie mogliśmy, wspomniałam o grze, w trakcie gry nie mogliśmy korzystać z telefonów. Andrzej w międzyczasie do mnie pisał, bo szukał butów. Nie miałam jak mu odpisać, bo nie mogłam wyciągnąć telefonu. Graliśmy w coś takiego, coś przypominającego Kahoot, ale to nie był Kahoot. Jakoś inaczej sobie to nazwali. No w każdym razie tego typu gra. Było bardzo emocjonująco, szło nam lepiej, gorzej. Finalnie nie byłyśmy tak wysoko, jak chciałyśmy. Spadłyśmy trochę w rankingu. Ostatnia runda nas trochę pogrążyła. Ale powiem wam, że pytania były mocno z czapy. Były naprawdę trudne. Sporo pytań było naprawdę trudnych. Także tak, tak. Dobra, smykam. Lecę tańczyć. To jest budynek, w którym spałam i nie macie pojęcia, jak się cieszę, że opuszczam to miejsce. Tylu robali, tylu pająków i pajęczyn w pokoju nie widziałam chyba nigdy, nigdzie. Dramat. Te pokoje są tanie, ale szczerze mówiąc, nawet jakby mi zapłacili, to nie chciałabym tu więcej spać. Totalnie wam tego miejsca nie polecam. Obsługa jest, no, średnio sympatyczna. A jeżeli chodzi o jakby same te pokoje, ja wiem, że one nie mają wysokiego standardu, nie takie założenie jest tego dodatkowego budynku, ale to prosi o pomstę do nieba. A resztę powiem wam w domu, bo muszę iść oddać ten nieszczęsny klucz, bo Andrzej za chwilę po mnie przyjedzie. Ja już w domku. Andrzej mnie odebrał, odwieźliśmy moje koleżanki. Wróciłam do mojego centrum dowodzenia, czyli do sypialni. Nie wiem w sumie, czy musimy dzisiaj pracować. Wydaje mi się, że nie. Natomiast wiem, że mam coś jeszcze do zrobienia, więc za chwilę odpalę komputer i jeszcze do tej pracy wrócę, chociaż no, delegacja jest na cały dzień jeszcze. No ale, jakby wiecie, to co trzeba zrobić, to trzeba zrobić. I czasem tak jest, że mimo, że można by mieć trochę luzu już, to jeszcze trzeba chwilę popracować i to mnie właśnie czeka. Powiem wam, jak było może. Ogólnie cała impreza była całkiem sympatyczna. Ominęły mnie trochę warsztaty z czekolady. Ominęły mnie w ogóle warsztaty z czekolady, a chciałam powiedzieć, że to wynika z tego, że trochę był taki chaos organizacyjny. Dostałyśmy klucz do pokoju późno. Poszłyśmy się rozpakować w tym czasie, jak ktoś zbierał ludzi na te warsztaty. Jak my wyszłyśmy z pokoju, to już bardzo mało osób zostało. I byłyśmy przekonane, że po prostu wszystkich tak wywiało na tego golfa. A się okazało, że warsztaty z czekolady były, tylko no nie było to odpowiednio pozaznaczane. No ale wiecie, jakby to są kwestie takie stricte organizacyjne. Tutaj ktoś poległ, organizując to. Jeżeli chodzi o imprezkę wieczorną, jedzenie, powiem wam, jeżeli chodzi o ten hotel, nie było złe, ale słyszałam, że jest bardzo dobre i tak bym go nie określiła. Powiedziałabym raczej, że było poprawne. Jeżeli chodzi o obiad i kolację, śniadanie w mojej ocenie było tragiczne. Ogólnie nie poleciłabym wam kompletnie tego miejsca. To się nazywa Hotel Sobanie Królewskie,
Chyba tak, poczekajcie, wezmę telefon i jeszcze się upewnię. Zostawiłam im, słuchajcie, na Google jedną gwiazdkę, dlatego że te pająki, a było ich całe multum i w ogóle te pajęczyny przy łóżkach, to nie są takie rzeczy, które wiecie, które zrobił pająk 5 minut temu, bo wszedł mi przez otwarte okno. Hotel Sobienie Królewskie, tak się to nazywa. No to nie polecam. My spałyśmy z Justyną w wozowni. W pałacu podobno było trochę lepiej, natomiast też dziewczyny narzekały, że dużo rzeczy nie działało. Nie było w naszym pokoju, na przykład nie było lodówki, suszarka działała tak mocno, średnio. No, bez szału. Czy było dobrze? Było tanio. Może tak. Chyba tak by to można było określić. Impreza wieczorem była bardzo sympatyczna. DJ, no właśnie, i teraz powiem wam, że nie wiem, czy to wina DJ-a, czy to wina ludzi, dlatego że jak rozkręcała się impreza, jakby te pierwsze piosenki były mocno średnie, ale to mocno średnie. I to myślę, że była wina DJ-a. Natomiast potem z tego, co się dowiedzieliśmy w dalszej części imprezy, już w późniejszych godzinach, DJ cały czas grał to, o co prosili go ludzie. I te piosenki, no też tak bywały, lepsze, gorsze. No, w każdym razie my jakoś tak chyba o pierwszej zwinęłyśmy się z sali, potem jeszcze sobie chyba przez jakąś godzinkę plotkowałyśmy w pokoju, taką większą grupą. No, jeżeli chodzi o mnie i o Justynę, to my się tak około 2:30 położyłyśmy. Także pobawiłyśmy się, ale tak, żeby się w miarę jeszcze wyspać, no bo ja wiedziałam, że czeka mnie dzisiaj ta praca. Miałam iść rano na basen, natomiast jak widziałam, o której się kłada, to stwierdziłam, że rezygnuję z tego pomysłu. Nie będę aż tak ambitna, pływałam wczoraj, także wystarczy. No, ale ogólnie tak, wiecie, no atmosfera była sympatyczna, bo no mam fajny zespół, dziewczyny są ekstra, więc fajnie było się razem pobawić. Natomiast organizacyjnie i lokalizacyjnie tak różnie można by to pooceniać. Na pewno nie dałabym 5 gwiazdek ani organizacji, ani hotelowi. Hotelowi w zasadzie na Google wystawiłam ocenę na 1 gwiazdkę, bo uważam, że w pokojach było po prostu brudno, a to jest podstawa. Jakby niezależnie od tego, czy jesteście w pokoju 1, 2, 3 czy 4 gwiazdkowym, wyposażenie tych pokoi może być różne, natomiast w każdym, tak uważam, niezależnie od standardu wykończenia, powinno być czysto. Tutaj czysto nie było, po prostu. Także tak, no, wróciliśmy teraz i będę chyba kończyć już tego vloga. Zrobimy sobie taki właśnie krótki film z wyjazdu. Na tym na razie zakończę, ale chciałam wam powiedzieć, że powinien się już zakończyć taki etap tych chaotycznych filmów. Mam nadzieję, że uda mi się to teraz bardziej poukładać. Mogę wam powiedzieć, że zakończyła się już budowa bloku, w którym mieszkamy. Dostaliśmy informację od dewelopera. Przysłał nam dokumenty. Zleciliśmy wypłatę drugiej transzy kredytu. Mamy z nią lekki problem, ale tutaj nasz doradca, dyrektor, to jest w zasadzie dyrektor oddziału, który nam pomagał, od razu do nas zadzwonił, pilnie czuwa, także jestem ogromnie wdzięczna, że pan Łukasz tak nam pomaga. To zaraz będzie wszystko ogarnięte, także nie mogę się doczekać. Już powiem wam, jak pewnie podejrzewam, że jak wpłynie pewnie ostatnia transza, to dostaniemy informację o odbiorze. Tak bym strzelała, że odbiór pewnie mieszkania przypadnie nam gdzieś na połowę lipca. Także słuchajcie, już niebawem, już za miesiąc będziemy odbierać, taką mam nadzieję, te swoje mieszkanko, a wtedy pojawi się pewnie dużo filmów z przygody z tym mieszkaniem, czyli z odbioru technicznego, z wykańczania, z każdego kolejnego etapu, z którym będziemy się mierzyć właśnie przy okazji tej przygody. Także mam nadzieję, że niedługo pojawi się tutaj dużo ciekawych rzeczy. A tymczasem bardzo wam dziękuję za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym vlogu.